Cześć, witam was Marek. Witam was Szeryf Internetu. Szeryf Internetu powinien tak naprawdę siedzieć na koniu, więc tutaj sobie dzisiaj przyniosłem rumaka stalowego i odwieziono mi moją czapkę. Popatrzcie się, miałem porządną czapkę z gwiazdą szeryfa. Policja postanowiła chyba zniszczyć szeryfa dokumentnie, ponieważ nawet zniszczyła jego wspaniałą gwiazdę. No trudno, szeryf bez gwiazdy, upadły szeryf. Słuchajcie, nic chyba mnie bardziej nie wkurwia, jak właśnie kiedy ktoś zabiera głos w sprawach, które gdzieś tam usłyszał albo przeczytał, ale bardziej usłyszał, ponieważ wiele osób już niechętnie czyta. Podobnie jest ze sprawą właśnie szeryfa. Media puściły materiał, w którym no, prawdy jest może z 10%. Wszyscy się tej pozostałej nieprawdy uczepili i teraz już jadą po mnie, jak tak mówią, po burysłce. Podsyłają do mnie różne linki. Między innymi link z programu Uwaga. Akurat jeżeli chodzi o ten program, to nie bardzo robią mi przykrość, ponieważ jest to chyba jedyny program puszczony przez media, który skupił się nie tylko na tej taniej sensacji, ale również dziennikarz, którego notabene bardzo lubię, obserwuję w tym programie, że on jedyny chyba próbował tak troszeczkę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest prawdopodobne, żeby szeryf internetu okazał się złodziejem, a jeżeli już jest to prawdopodobne, jeżeli tu już miało to miejsce, to ewentualnie dlaczego? Nie było miejsca, szeryf internetu nie był złodziejem, co byście nie pisali, nie był złodziejem. I tu chcę wam właśnie, wykorzystując fragment programu Uwaga. Mam nadzieję, że telewizja TVN nie będzie miała do mnie o to pretensje. W końcu wykorzystują na okrągło moje materiały, mimo że już jest dawno napisane, że można te materiały wykorzystywać tylko i wyłącznie za zgodą mojego syna. Więc ja fragmencik tego materiału wam puszczę. Jest to rozmowa dziennikarza z Maciejem Budzichem. Nie będę przedstawiał Macieja Budzicha, ponieważ tak, wszystkie osoby, które w głowie mają poukładane i które się interesują internetem, znają firmę Mediafon. Ja puszczam ten fragment dlatego, że właśnie Maciej pokazuje, jakim ja naprawdę jestem człowiekiem i czy byłbym skłonny do tego, aby okradać osoby słabsze od siebie. Myślę, że chyba nie jestem tego typu człowiekiem, który by okradał słabszych od siebie. Maciej mówi tu o tym, że wszelkie programy, z jakich korzystam lub korzystałem, nabywałem je legalnie, zupełnie odmiennie do wielu ludzi, którzy dzisiaj klepią na klawiszach i mówią: ty złodzieju, ty złodzieju, ty złodzieju, po czym klikają i ściągają wszystko chamsko, po piracku z internetu. Marek był jedynym z gości, czy z ludźmi, z którymi współpracowałem, który miał w głowie: okej, tu trzeba zapłacić, tutaj legalny program do obróbki materiałów wideo, skąd muzykę brać legalnie, gdzie płacić, jakby te wszystkie, nawet te takie drobne kwestie, z których nikt go nie rozliczał, myślał o nich, miał to ogarnięte. To nie był pomysł na łatwą i szybką kasę. Narzekał na brak pieniędzy? Gdzieś tam te jego kłopoty się przewijały, tak. Ostatnim komunikatem, który gdzieś tam do mnie dotarł przed tą wpadką, było jego takie gdzieś tam ogłoszenie, czy taki apel: mam samochód, przewiozę cokolwiek, usługi dostawcze, zrobię, przewiozę osobę, przedmiot.